Czy w języku niemieckim istnieje słowo czy? Dzisiaj się tym zajmiemy. Zajmiemy się trzema obszarami językowymi, w których słowa można przetłumaczyć jako czy. Zapraszam. Pierwsza sytuacja, w której jest czy, to jest w tak zwanej inwersji, czyli wtedy, gdy zadajemy pytanie. Zróbmy tak. Stwierdzamy fakt. Ty pochodzisz z Niemiec. To jest stwierdzenie. Du kommst aus Deutschland. Jeżeli chcemy zadać pytanie, czy ty pochodzisz z Niemiec? Czy ty pochodzisz z Niemiec? W języku polskim używamy słowa czy, żeby zaakcentować pytanie. A w języku niemieckim wystarczy zrobić inwersję, czyli przesunięcie czasownika na pierwsze miejsce. Kommst du aus Deutschland? Jeżeli szukamy kogoś, kto się nazywa Schmidt. Nie? Czyli możemy stwierdzić, tak jakbyśmy do kogoś mówili, Sie heißen Schmidt. Pan nazywa się Schmidt. Ale w momencie, gdy chcemy mu zadać pytanie, a taka sytuacja jest bardziej rzeczywista i realna, zapytamy, heißen Sie Schmidt? Czy pan nazywa się Schmidt? I wtedy ten czasownik na początku stanowi o pytaniu, który w języku polskim akcentujemy, podkreślamy poprzez dodanie słówka czy. Gdy chcemy stwierdzić, że ktoś jest szczęśliwy, mówiąc mu to w oczy, mówimy jesteś szczęśliwy, czyli du bist glücklich. Du bist glücklich. Ale gdy nie wiemy, czy ta osoba jest szczęśliwa i chcemy zadać pytanie, czy ty jesteś szczęśliwy, zadamy pytanie bist du glücklich? Bist du glücklich? Co tłumaczymy na język polski jako czy ty jesteś szczęśliwy? Dodając słówko czy. Gdy ktoś studiuje i mówimy, stwierdzamy fakt, pan studiuje prawo, no to powiemy Sie studieren Jura. Sie studieren Jura. Ale w momencie, gdy chcemy zapytać, czy pan studiuje prawo, zadamy pytanie Studieren Sie Jura? Studieren Sie Jura? Dajemy czasownik na pierwsze miejsce, tworząc w ten sposób pytanie, a na język polski musimy to przyłożyć, dodając czy. Czy ta kwestia jest jasna? Ist das klar? Czy to jest jasne? Hoffentlich schon. Mam nadzieję, że tak. Drugi obszar, gdzie może się pojawić słowo czy, w języku polskim oczywiście, to jest, słuchajcie, spójnik oder. Spójnik oder, w zależności od tego, czy to jest pytanie, czy jest użyty w pytaniu, czy jest użyty w stwierdzeniu, raz tłumaczymy jako albo, a raz tłumaczymy jako czy. Już tłumaczę. Gdy ktoś zadaje pytanie, dzisiaj czy jutro? Heute oder morgen? Heute oder morgen? I to oder w pytaniu tłumaczymy jako czy. Ale to jest jaka to jest sytuacja? To jest jedyna sytuacja taka specyficzna, w której mamy wybór między dwoma lub wieloma wariantami, opcjami. I wtedy w pytaniu, pytając dzisiaj czy jutro, mamy heute oder morgen. Bo gdy stwierdzacie fakt, na przykład ktoś wam się pyta, kiedy przyjdziecie? Wann kommt ihr? A my nie wiemy, my jako przyjeżdżający potencjalnie nie wiemy. I mówimy, wiesz co, no nie wiem, ich weiß nicht. Dzisiaj albo jutro. Heute oder morgen. Czyli w tym momencie teraz oder tłumaczymy jako albo, ponieważ użyliśmy to w zdaniu orzekającym. W stwierdzeniu to użyliśmy i nie możemy użyć jako czy. Jako albo. Rozumiecie? Jesteście w gościach. Ktoś was pyta, kawa czy herbata? Kaffee oder Tee. Oder jako spójnik, który pozwoli nam wybrać jedną z dwóch lub więcej możliwości. Tutaj mamy dwie, kawa i herbata. Kaffee oder Tee, kawa czy herbata? I to jest pytanie. I to tłumaczymy jako czy. Natomiast w momencie, gdybyśmy to odpowiadali i stwierdzili na przykład, wiesz co, nie wiem, no kawa albo herbata. Takie dziwne trochę zachowanie u gości, nie? W gościach, ale dobra. Kaffee oder Tee, kawa albo herbata. I to jest zdanie orzekające. Tam jest kropka, tam nie ma pytania. Rozumiecie?
Ouda w pytaniu tłumaczymy jako czy, a w stwierdzeniu, w zdaniu orzekającym, tłumaczymy jako albo. Kolejny przykład. Jedziemy do Włoch albo do Hiszpanii. Wir fahren nach Italien oder nach Spanien. W tym przypadku oder tłumaczymy jako albo. Dlaczego? Ponieważ zdanie orzekające. Natomiast gdy ktoś by nam się pytał i zadawał nam pytanie, jedziecie do Hiszpanii czy do Włoch? I wtedy jest czy. W polskiej wersji językowej jest czy, ponieważ mamy pytanie. Fahrt ihr nach Spanien oder nach Italien? Jedziecie do Hiszpanii czy do Włoch? Nie? Wtedy oder jest pytaniem. Rozumiecie? To jest ten drugi obszar, kiedy używamy czy. I może trzecia sytuacja. Chcesz pracować w Niemczech czy w Szwajcarii? Willst du in Deutschland oder in der Schweiz arbeiten? Willst du in Deutschland oder in der Schweiz arbeiten? Tutaj słowo czy tłumaczymy właśnie jako oder. Czy też oder tłumaczymy jako czy. Dlaczego? Bo jest pytanie. Natomiast gdy ja sobie tak zastanawiam się nad życiem i mówię, wiesz co, chcę pracować albo w Niemczech, albo w Szwajcarii. Ich will in Deutschland oder in der Schweiz arbeiten. Oder. Albo. Bo już jest zdanie orzekające. To jest drugi obszar, kiedy słowo czy funkcjonuje, gdy mamy do wyboru dwa lub więcej wariantów, opcji, alternatyw. Czy to dotyczące różnych aspektów życia. Przechodzimy do trzeciego i ostatniego. Gdy uczniowie na początku, gdy się zaczynają uczyć języka niemieckiego, zadają mi pytanie i myślę, że wam, germanistom, też zadają to pytanie, czy jest słowo czy, mając na myśli ten przykład z pierwszy, który omówiłem w filmie, nie? Czy jesteś szczęśliwy, czy pan nazywa się Schmidt, to my, germaniści, zakładamy, nie wiem jak wy, ale ja zawsze mówię, że nie ma słowa czy. Mówię to celowo i świadomie, ponieważ nie mam zamiaru mieszać w głowach. Nie chcę mówić uczniom o rzeczach, które nie są im potrzebne przez najbliższe miesiące na pewno, jeżeli nie lata. Pytanie, kto się jak szybko uczy, nie? Czyli mówię, że nie ma czy, nie ma słówka osobnego czy, żeby ludziom nie mieszać w głowach. Potem, gdy ktoś już jest po roku, po dwóch latach nauki i ja mówię, że jest czy, no to mi wybacza. Bo ja nie mówię tego, ja zaprzeczam, że nie istnieje, nie dlatego, że jestem złośliwy, tylko dlatego, że robię to celowo, metodycznie. Mówię, nie mieszam, zostawiam, nie ma czy. Natomiast potem mówię, że jest. Jaki jest aspekt? Słuchajcie. Jest coś takiego, że jest spójnik ob. Jest słowo ob, to jest spójnik, który jest z tak zwanej trzeciej grupy, jak ja to nazywam, czyli wyrzuca czasowniki na koniec zdania. I ob oznacza czy. Ale w bardzo konkretnych sytuacjach. Gdy mamy pytanie, i tutaj można zaprząć do pracy jakieś zdania z pierwszej grupy. Czy ty jesteś szczęśliwy? No to jest pytanie, bist du glücklich? To jest pytanie z pierwszej naszej grupy tutaj omawianej, nie? Natomiast, gdy to pytanie jest poprzedzone jakimś zdaniem i to pytanie jest niejako cytowane. Przykład. On chce wiedzieć, czy ty jesteś szczęśliwy. No to tłumaczymy er will wissen, ob du glücklich bist. Er will wissen, czyli mamy zdanie poprzedzające, to pytanie właściwe. On chce wiedzieć, czy co? Ob du glücklich bist. Macie czasownik na końcu? Wiecie dlaczego? Bo jest ob. A ob wyrzuca czasowniki na koniec. Tak jak to robi wenn, tak jak to robi als, tak jak to robi das, tak jak to robi weil, tak jak to robi so lange, so bald, seit dem i tak dalej. Te słowa wyrzucają, te spójniki wyrzucają czasowniki na koniec i właśnie bis, i właśnie ob też to robi. Drugi przykład. On pyta, czy się nazywasz Schmidt. Er fragt, ob du Schmidt heißt. Er fragt, czasownik pytać, czyli mamy znowu pytanie właściwe, czy ty nazywasz się Schmidt, mamy poprzedzone pytaniem, on pyta, czy ty jesteś i wtedy używamy ob, nie? Powiem wam, że jak wprowadzam spójnik ob,
to zawsze kręcą się wokół tego spójnika dwa czasowniki. Czasownik wissen, wiedzieć, i czasownik fragen, pytać, i jeszcze erfahren, dowiedzieć się. One się świetnie nadają, mówię to dla germanistów, one się świetnie nadają do tego, żeby podać ob. Na przykład, on nie wie, czy ona jest w ciąży. Er weiß nicht, ob sie schwanger ist. Ob sie schwanger ist. Czyli mamy tutaj spójnik ob wyrzucający czasowniki na koniec i czasownik wissen, nie, w odmianie. Czasownik dowiedzieć się, mówiłem o nim, on też się świetnie nadaje do tego, żeby wprowadzać ob. Na przykład zdanie, oni przyjechali, sie sind gekommen. I takie zdanie, on się nie dowiedział, czy oni przyjechali. Nie dowiedział się. Er hat nicht erfahren, ob sie gekommen sind. I tutaj mamy czas przeszły, sind jest na końcu, powodowany spójnikiem ob. Tak to wygląda. W tych trzech grupach pojawiają się właśnie słowo czy w różnych tłumaczeniach, w zależności od tego, co jest, czy to jest słowo, czy to jest inwersja, czy to jest oder, czy to jest ob. Nie? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. W opisie filmu znajdziecie informacje, możecie mnie wesprzeć, oglądajcie reklamy do końca, możecie kliknąć przycisk wesprzyj, tam też coś działam. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się, hej!